dobry. Ja do pana ojca chrzestnego przychodzę. Jest zajęty. Mnie na pewno będzie chciał zobaczyć. Ojcze chrzestny! Ojcze chrzestny! Witaj. Ostatnio nie byłem z ciebie zadowolony. Powiem więcej. Byłem bardzo rozczarowany. Ale... Poczekajcie. Ale w końcu jesteś moim ulubieńcem. Na ciebie długo się nie mogę gniewać. Chodź. Dziękuję, ojcze chrzestny. Kiedy ujrzałem go w knajpie pod knotem, zabiło serce cudownym łomotem. Zabiło serce, a ciało zadrżało. Wiedziałem, że się stało to, co stać się miało. I wtedy nocą zalane łzami, gdy mój pieszczot go zburzył aksamit, od dna rozrówki mnie bijał masami, a ja śpiewałem wtedy cicho słowa te. Zobaczę wszystko ci jak bratu. Męcz mnie, męcz, męcz mnie. Szczera i poza miłość zarada. Och, knutem, knutem. Znęcaj się nad ciałem mym zepsutem. Zaczę, dlaczę, wszmacie. Ja na koniec świata za tobą pójdę. No pójdę. Ten. No to idę. Nominacja w kategorii pupil. Klasa trzecia A, Paulina Włodarczyk. Trzecia B, Izabela Reksa. Trzecia C, Kacper Dążał. Trzecia D, Michał Sobotka. Trzecia E, Maja Skwarzec. Klasa trzecia F, Olimpia Rosińska. O wręczenie nagrody poprosimy panią dyrektor Joannę Lamkowską. Szanowni goście ze świata, szanowne rodziny i też szanowny ojcze chrzestny. Mam nadzieję, że tym razem będziesz zadowolony z wyboru, gdyż pupili było wielu, ale ten jeden jest niepowtarzalny pupil. A tym pupilem... A tym jedynym niepowtarzalnym pupilem w roku 2010 została Paulina Włodarczyk. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. Dziękuję bardzo najukochańszej, najdoskonalszej pani Jowicie, która pani proszę bardzo, proszę. Dziękuję wszystkim nauczycielom, z którym miałam zaszczyt współpracować przez te 3 lata. Bez was życie będzie puste i czcze. Dziękuję. Pozdrawiam moją klasę 3A. A w szczególności Olę Jarlińską ze Sztu. I także chciałabym podziękować Judycie Wciseł z klasy 3C za to, że mimo ja jestem z Matwej Złona z Biurchemu, znalazłyśmy wspólny język. Naprawdę bardzo dziękuję. A teraz może, żeby troszeczkę Hollywoodem powiało, dziękuję producentom, stylistom, make-upowcom, ale przede wszystkim dziękuję moim rodzicom, bez których nie byłoby mnie tutaj. Bardzo dziękuję.
potrzebuję klucza. No, stary. No tak, wiesz, tak sobie. Nie znowu. No bo żeś wybrał taką pogodę. Stary, co ty chcesz od pogody? Jest wyśmienita. Noc, tego, tutaj, latarnia, mrok, groza, elegancko. No, taki dołujący ten nastrój jest. Sam jesteś dołujący. Nie jestem. To może zrobimy tak, że wejdziemy tam i będziesz mnie osłaniał. Tak. Nie. Zawsze ja osłaniam. Tak jak wtedy, na dworcu. Stój na czatach. Okej, no. Akcja się skończyła. Ty poszedłeś do domu, a ja stałem. To może zrobimy na odwrót. Ja będę osłaniał ciebie. Nie da rady. Żeby mnie zabili, jak pójdę na pierwszy ogień? Nie? Dzięki. To zmieniam plan. Zrobimy tak. Ja pójdę gdzie trzeba, zwinę co trzeba, załatwię kogo trzeba, a ty w tym czasie pójdziesz i kupisz jakieś orzeszki na drogę. Czyli w tym planie ja w sumie robię nic, tak? No, tak, no. To do roboty! Widzisz, jakie to proste i po co było tyle marudzić? Nominacje w kategorii Maruda. Klasa trzecia A, Daniel Waszkiewicz. Trzecia B, Daria Żurawska. Trzecia C, Ola Bregorkiewicz. Trzecia D, Marcin Andrzejewski. Trzecia E, Damian Czachorowski. Trzecia F, Daria Osnowska. O wręczenie nagrody w tej kategorii poprosimy panią Agnieszkę Kuper. Polski, jesteś tutaj jutro? Na sali tutaj? Nie nagrywasz? No to się jest? No już jest to się nie nagrywa, no ale nikt nie powiedział. Jak coś, to ja z tobą będę. Szczerze mówiąc, sama jestem ciekawa. Znam takiego jednego Marudę. Ale... nie wiem, czy to się potwierdzi. O, no może też. No dobrze, takiej Marudy nie znałam, ale nagrodę otrzymuje... No kto? Daria Osnowska. Okazuje się większa Maruda od ciebie w tej szkole.